garbage grids. I see the garbage grids. We are the leaders in the garbage grids. Jeśli chodzi o tegoroczny sezon, czyli 2012, myślę, że ruch jest mniejszy. Podczas Evo na pewno był złożony. Tak naprawdę przez te 3 tygodnie była ciekawa atmosfera, jeśli chodzi o przyjazd Irlandczyków, Hiszpanów. Na dzień dzisiejszy, czyli połowa lipca, niestety jest mniejszy. Epizod, który według mnie wróci, chodzi o reklamę, która pozwoli nie za miesiąc, tylko za rok, za dwa, przypomnieć o tym, że jest takie miejsce jak Gdańsk, który jest ciekawym miejscem na mapie Polski czy Europy. I według mnie osoby, które były w czerwcu właśnie, podejrzewam, że przyjadą następnym razem, za rok, za dwa. Od zarypania było. Najwyższe było Hiszpanów. Tak? 650 zł zarobiłem przez 5 godzin, a Hiszpan podleciał mi tu 50 euro na klatkę przykleimy. A teraz? A teraz jest trochę Niemców, trochę Amerykanów. I nie jest tak źle, jest krótki dzień, nie, ale jest. Było ich bardzo wiele, najwięcej było tutaj Hiszpanów i Irlandczyków. Ulica Długa była wypełniona, także powiem szczerze, wręcz się nauczyłem ich zabaw. Było fajnie, było przyjemnie. No, a teraz jak widać pogoda nam nie dopisuje i czekamy na tych turystów, którzy jeszcze nie dojechali do nas. Oni po prostu się wystraszyli tych imprez i ich nie ma. Cały czas czekamy. No. Musi przyjść pogoda. Sądzę, że wrócą, ponieważ no, z tego, co ja słyszałem po innych restauracjach, wszyscy byli bardzo zadowoleni. Chwalili naszą gastronomię, naszą kuchnię, chwalili zabawę, chwalili klimat. Także na pewno wrócą. No i podczas Euro to było tak, że cały czas byli jednak tutaj ludzie i było ich mnóstwo. Czy się wspomniał tym rozrzewnieniem? Nie, raczej czujemy ulgę, chociaż było sympatycznie, ale było mnóstwo pracy. Myślę, że mamy twarde, mierzalne powody do pozytywnego myślenia o przyszłości, dlatego że wyniki badań, pracowni badań społecznych, które ostatnio otrzymaliśmy, wykonane na zlecenie PL-ki i miast gospodarzy Euro, wykazują w tak ważnych kategoriach jak ocena poziomu satysfakcji ogólnej atmosfery turnieju, bezpieczeństwa, co jest bardzo ważne, stopnia zadowolenia i przewyższenia tego, co tutaj zostali w stosunku nawet do oczekiwań. We wszystkich tych trzech kategoriach Gdańsk placuje się najwyżej. Ponad 89% turystów, kibiców, którzy byli wówczas w Gdańsku, stwierdziło, że chce tu wrócić i że zarekomenduje Gdańsk innym. Więc myślę, że to jest naprawdę podstawa do tego, żeby stwierdzić, że możemy oczekiwać wzrostu ruchu turystycznego. Myślę, że to się niekoniecznie przełoży w tym roku, bo jak wiemy, no, takie rzeczy wcześniej się zamawia, bukuje. Natomiast przyszły rok będzie takim probierzem. Oczywiście ważne jest również to, że w Gdańsku przez cały czas coś się dzieje, nie tylko w Gdańsku, ale w Trójmieście, bo mówimy tu o kategoriach Trójmiasta. Turysta myślę, że nie rozróżnia Gdańsk, Sopot, Gdynia. My się traktujemy jako jeden organizm i w związku z tym tak naprawdę codziennie w całym Trójmieście coś się dzieje interesującego. Kalendarz ten jest wzbogacany. Myślę, że konkurowanie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury bardzo dużo dobrego zrobiło dla Gdańska. No a czy turysta znajdzie również odpowiednie przyjęcie przez restauratorów, hotelarzy, czy ceny nie poszybują w górę, czy restauracje będą otwarte do późnych godzin nocnych, bo jak widzieliśmy, w czasie Euro mogły być otwarte.